Przed nami IFA, która jest od lat zwiastunem końca sezonu ogórkowego. I swoim zwyczajem nic Wam o tej IFie nie powiem, bo no, gramy odcinek zanim Wojtas postawił stopę w Berlinie, choć Wy oglądacie go pewnie akurat w momencie, w którym Wojtas w Berlinie jest. Może zresztą nie tylko Wojtas, nie wiem, kogo tam redakcja w sumie jeszcze wysyła. Nieważne zresztą, po swojemu zignoruję ten temat i skupię się na tym, co działo się na benchmarku. To w końcu przegląd benchmarkowych newsów, a nie newsów wszelakich. No taka formuła, co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Dzień dobry, Darko. Jak to ładnie napisał Miron, jeden z najbardziej futurystycznych smartfonów powoli staje się faktem. Chodzi tu o podwójnie składany smartfon od Huawei. Podwójnie, czyli tak jakby tak harmonikowo, że tak się... podwójnie. No ciekawy temat, zwłaszcza, że rzecz ma mieć niby 10-calowy ekran po rozłożeniu. To plotki, wiadomo, ale w plotkach zawsze jakieś tam ziarnko prawdy może se być, zwykle se nawet jest. Zapowiada się więc co najmniej ciekawie i myślę sobie, że warto czekać do 10 września, kiedy to telefon ma formalnie, oficjalnie ujrzeć światło dzienne. Nokia w tarapatach, moi drodzy. To w ogóle brzmi jak hasło, nie wiem, aktualne z 10 lat temu. Taka nostalgia mi się teraz włączyła. Nie chodzi jednak o smartfony tej marki. Nie chodzi o to, że one mają się źle, bo smartfonów tej marki już nie ma. Wszystko zostało łyknięte przez HMD. Chodzi o dział Nokia Networks, który odpowiada za dostarczanie operatorom komórkowym stacji bazowych, technologii radiowej, serwerów i innych takich pierdół. Dział ten radzi sobie no nieszczególnie dobrze. Jest podgryzany przez Huawei'a i Ericssona i jak donosi Bloomberg, jakaś składowa planu na wyciągnięcie działu z kryzysu to jest jego jakby sprzedaż. Sprzedaż całości bądź części. Sprzedaż komu? Podobno rzekomo Samsung wyraża zainteresowanie, co jest w sumie zrozumiałe. Nokia ogarnia temat infrastruktury telekomunikacyjnej świetnie i jako jedyna firma robi to bez udziału Chin. Ani pół Chińczyka tam nie macza swoich paluchów w rozwiązania Nokii, więc no nawet rozumiem, czemu Samsung miałby potencjalnie chcieć położyć swoje łapy na Nokia Networks. Next-genowy Wiedźmin 3 w rozdzielczości 8K z ponad setką modów? Brzmi jak żart? Nie. Filmik udostępniony przez Digital Dreams pokazuje ten kultowy tytuł odpalony na absolutnych wypasach. Ja wiem, to ciekawostka zwykła, a sprzęt, na którym odpalono Wiesława, to jakaś rakieta kosmiczna. Ale rzecz robi wrażenie i jak ktoś jest wiedźminofilem, to se może zerknąć. Może se też zerknąć ten ktoś w tekst Seby, w którym pada kilka słów o next-genowym Wiedźminie i o tym nowym Wiedźminie, co to się robi właśnie. HMD Barbie Phone. Tak, ekipa, która coś kombinuje ze smartfonami, której to tak średnio w sumie chyba nawet wychodzi, wypuściła na rynek telefon uszyty specjalnie dla fanów kultowych lalek i no nie chce mi się w sumie o tym gadać. Odskładany różowy dump phone, elektrośmieć, którego nawet nie mam siły komentować. Ale ładny w sumie. AI zrobiło grę. Pewnie niektórzy już o tym wiedzą, ale to nic, bo i tak swoje 3 grosze tu wrzucę, bo sam fakt, że jak tu pokazało Google, silnik oparty na modelu neuronowym potrafi wygenerować grywalną wersję kultowej strzelanki, czyli Dooma, robi jednak jakieś wrażenie. Cały ambaras polega tu na tym, że za pomocą Game Engine, śmieszna nazwa, czyli pierwszego silnika gry w całości opartego na modelu neuronowym, udało się zasymulować rozgrywkę w Dooma. Seba wyjaśnia w tekście, jak do tego doszło, opisuje, że rzecz stała się możliwa dzięki współpracy dwóch modeli AI, z których jeden segrał w grę, a drugi tę grę niejako kreował, wykreowywał na nowo, nie zagłębiając się w szczegóły. Czy jest to początek rewolucji w game devie, czy AI w końcu? Nie. Zwykłe bicie piany, w mojej ocenie, żeby dmuchać balonik i żeby czasem ktoś nie stwierdził, że to całe AI to jednak jest nadal dzisiaj debilem, a nie prorokiem nowej rewolucji technologicznej. Ej, Seba to jest wywijas. Powiem Wam, że Seba to jest wywijaz. No ma chłop takie poczucie humoru, które mi turbo siada. I niedawno napisał newsa o Majster Symulatorze, określając grę hiperrealistyczną. No ja padłem, no włożyłem się jak długi, bo z jednej strony Seba sobie zrobił jaja, to gra wyklepana na kalkulatorze, a z drugiej, no ma chłop rację. Majster Symulator ma w sobie wszystko, co zapamiętałem z wujasa majstra, co ogarniał wykończeniówkę w złotych czasach złotych rączek. Majster Symulator zabiera gracza w wycieczkę do lat 90. albo tam, nie wiem, początku XXI wieku, a jego głównym zadaniem jest remontowanie, a może nawet i wyremontowanie, jak piwerka starczy, osiedlowych mieszkań. Piwerko, wspominam nieprzypadkowo, jest stałym, nader istotnym elementem tej gry. Zresztą w Majster Symulator chodzi o to, by zrobić robotę tak, by wyszło jak najszybciej i jak najtaniej. Co klient na to? A kogo to obchodzi? Jej, kumacie temat. Może i... No ale kto robi dobrze?
Kiedy premiera? Tego jeszcze nie wiadomo, ale myślę sobie, że jest na to czekać. Blik zaczyna się rozpychać w świecie. I to na grubasie, bo we wrześniu wleciał na Słowację, co okazać się może dopiero początkiem globalnej ekspansji. Wiecie, dziś Polska i Słowacja, jutro cały świat. A o co chodzi? Jak donosi Rzeczpospolita, Blik, ten polski standard płatności, rozmawia sobie z Revolutem na temat integracji Blika z tą powszechnie znaną i turbopopularną platformą. Mariusz miałby pozwolić użytkownikom Revoluta na płacenie tu i ówdzie za pomocą znanych nam doskonale sześciocyfrowych kodów. Na początku usługa ma śmigać tylko w Polsce, ale w planach jest podobno, rzekomo, temat zagranicznej ekspansji, jak wszystko dobrze zatrybi w naszym kraju. Ja tak szczerze mówiąc trzymam kciuki, bo w ostatnich latach nic się w Polsce tak nie udało jak Blik i Iga Świątek. Wszyscy wiemy, że nowoczesne samochody dość mocno różnią się od starych, klasycznych aut z roczników 2010-2015. No taki żarcik. Chciałem po prostu na szybko pokazać, jak dzisiejsza motoryzacja poleciała w kosmos z technologią względem standardów obowiązujących jeszcze, nie wiem, z dekadę temu. Przykładem na to niech będzie choćby fakt, że w nowych pojazdach Volkswagena można sobie pograć w gierki. Serio, Volkswagen nawiązał partnerstwo, współpracę z Air Console, czyli platformą do grania w gry. Dokładnie ponad 130 gier znanych z PlayStation, Xboxa, Nintendo Switch czy Steama. Nawiązana współpraca sprawi, że od połowy września Air Console stanie się dostępne w samochodach marki takich jak ID7, 4, 5, 3, a do końca 2024 roku wbije także do najnowszych Passatów, Tiguanów i Golfów. No ja nie mam pytań. Jakbym Wujasowi, który swoją B5 przed laty postrzegał jako samochód nad samochodami, powiedział, że kiedyś będzie można sobie w Mario Kart pograć w samochodzie, to by połknął peta i zakrztusił się Zbyszko 3 cytryny. Nie, no, niesamowite, co się podziało z tą motoryzacją. Rząd szykuje hajs na modernizację szkół, a konkretnie na modernizację źródeł ciepła i wdrażanie odnawialnych źródeł energii. Z Krajowego Planu Odbudowy zarezerwowano na ten cel 1,3 miliarda złotych i no rzecz cieszy, musi cieszyć. Budynki instytucji publicznych w ujęciu ogólnym to pewne dobro wspólne i implementacja rozwiązań romansujących mniej lub bardziej z zieloną energią to nie tylko dobra decyzja, a wręcz pewna dziejowa konieczność. Pytanie, czy jak się nam władza kiedyś zmieni, to tego projektu nie uwali, pozostawiam bez odpowiedzi. Google chce dbać o zdrowie swoich użytkowników, bo zdrowi użytkownicy to użytkownicy kupujący nowe smartfony. Taka teoria spiskowa. Idea jest szczytna, to dbanie o nasze zdrowie to jest szczytna idea, ale no nie czarujmy się, nie? Mamy być zdrowi, by wydawać hajs na rzeczy, no prosty temat. W tym dbaniu o zdrowie Google idzie na grubo i zamierza wykorzystywać mikrofony naszych smartfonów, które i tak nas podsłuchują bez litości i umiaru, oraz, co zrozumiałe, sztuczną inteligencję. Rzecz ma się zwać Google HEAR, jakby samogłoski w skrótach, to jest masakra, co stanowi skrót od, uwaga, trudne słowa, Health Acoustic Representations. Brzmi fajnie? No tak, wiadomo, że brzmi fajnie. A co to robi? Ano jest to model generatywnego AI, oczywiście, że jest, wytrenowany na podstawie 300 milionów próbek zawierających dźwięki wydawane przez układ oddechowy osób cierpiących na gruźlicę. Dlaczego na gruźlicę? WHO szacuje, że każdego dnia na świecie dochodzi do 30 tysięcy zakażeń gruźlicą i około 4,5 tysiąca zgonów. Może dlatego. Na rzecz spoglądam z ciekawością, bo fakt, że Google będzie nas podsłuchiwało, by poinformować nas o tym, że możemy być tego chorzy, to lepszy powód niż podsłuchiwanie nas, by nam jakieś gówno reklamy podrzucać tu i ówdzie. Pożyjem, zobaczym. A jak kogoś temat mocniej rusza, mocniej grzeje, to zapraszam do tekstu Karola. Karol w swoim stylu napisał na benchmarku pracę magisterską o nowym patencie od Google, więc warto sobie ogarnąć kawkę czy herbatkę, ciastko jakieś i oddać się lekturze. W końcu możemy mówić, że Polacy nie gęsi i swojego czata GPT mają. Serio, ekipa entuzjastów AI, w ogóle fajne hobby, stworzyła Bielika, który dzisiaj występuje już pod nazwą Bielik V2 i jest polskim modelem generatywnej sztucznej inteligencji, który od strzała na raz może zapamiętać 32 tysiące tokenów. Jakie są jego plusy? No jest polski. Jak go ci wspomniani entuzjaści trenują, to po polsku. Pewnie też myśli po polsku, wybiera zawsze pierogi zamiast pizzy i zapiekankę zamiast burgera. Jak radzi sobie Bielik V2 i czy jest konkurencją dla topowych wypustów czata GPT? Radzi sobie jak każdy średnio rozgarnięty model językowy i nie jest konkurencją dla czata GPT. To nie ta liga i nie te zasoby finansowe. Podkreślę jednak, że Bielik V2 jest darmowy, co jest całkiem spoko. Można sobie go sprawdzić na stronie bielik.ai, więc jak ktoś ma taką fantazję, zapraszam, a polecam. Po newsach czas na duże publikacje.
I co tam ciekawego wleciało ostatnio na benchmark? Wleciał polski rower elektryczny typu SUV, turbo wygodny, taki do miasta i nie tylko. Ciekawe były też komentarze pod tekstem, bo dowiedziałem się, że nigdy nie jeździłem na rowerze i dowiedziałem się, że... Dobra, nie chce mi się, jestem za stary na to. Wojtek ogarnął test projektora laserowego od Hisense'a. Takiego sprzętu to dla koneserów kina potrzebujących mobilności. Wojtek, ten sam Wojtek, machnął też teścik o tym, czym jest HDR i chwała mu za to. Ja na przykład nie wiedziałem, znaczy myślałem, że wiem, ale nie wiedziałem. Grzegorz z kolei przygotował zestawienie polecanych laptopów do 5000 zł. Takich do domu, do biura i do grania. I tak znalazł się w tym zestawieniu MacBook Air z M2, który według Grzegorza jest tanim laptopem dla studenta. Powiem wam, że w takich momentach dociera do mnie, że studiowałem w kompletnie innej epoce. Dziękuję, do widzenia, dobranoc.